Komentarz dnia. Także na 1kapolskieradio.pl w studiu Witold Gadowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdybyście Państwo spojrzeli na monitory telewizyjne, a mielibyście dwa telewizory naraz, to zobaczylibyście obrazy z telewizji TVN i z TVP Info. W TVN przemawia Donald Tusk w Poznaniu. W TVP Info właśnie skończył przemawiać Jarosław Kaczyński. I nasze życie tak się właśnie toczy. Im bliżej wyborów, tym więcej będzie tych politycznych przemów. Spróbujmy skomentować to, co mają do zaproponowania liderzy formacji. A komentować będą Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dzień dobry. I ze studia w Krakowie Jacek Orzuch, Polonia Chrystiana. Dzień dobry Państwu. No, jak panowie byście skomentowali propozycję Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że środki unijne muszą być inaczej lokowane i muszą iść bardziej na ścianę wschodnią i do mniejszych ośrodków, tak jakby teraz było inaczej. Tomasz Truskawa. No, wypada się tylko cieszyć z kontynuowania linii, która od dłuższego już czasu jest prezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli od momentu wyborów mamy taką koncepcję zrównoważonego rozwoju całego kraju, a nie tylko największych ośrodków, czyli tego modelu dyfuzyjnego, który był promowany przez środowiska neoliberalne, czyli inwestujemy w duże ośrodki, a później z tych dużych ośrodków ten dobrobyt rozejdzie się po całym kraju. Jak widzimy, przez ostatnie 30 lat ani tego dobrobytu w tych większych ośrodkach za dużego nie ma, ani on tym bardziej się na te mniejsze ośrodki nie rozchodzi. Teraz jest jak gdyby obowiązująca koncepcja zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, w którym inwestycje docierają do mniejszych ośrodków. Z tym jest związany chociażby ten element odbudowy połączeń autobusowych i kolejowych z mniejszymi ośrodkami. Z tym jest związany projekt Via Carpatia, która będzie przebiegała przez ścianę wschodnią. I wydaje się, że dostrzeżenie problemów również poza rogatkami Warszawy jest tym kierunkiem, w którym powinna zmierzać odpowiedzialna polityka rządu całego kraju, a nie rządu, którego obszarze zainteresowania pozostają tylko te największe ośrodki. Powiedział w Warszawie Tomasz Truskawa, a co nam powie z Krakowa Jacek Orzuch? Ja się oczywiście zgadzam, że jeżeli faktycznie to by było realizowane, to byłby na pewno bardzo duży plus dla rozwoju Polski, dla polskiej infrastruktury. Przypomnijmy, że bodajże na taśmach usowym z tych taśm mogliśmy się przekonać, co ma być z Polską Wschodnią i tutaj pada niecenzuralne słowo. Powiem, że ma być źle z Polską Wschodnią, tak eufemistycznie, jak wiemy, według poprzednich władz. Tutaj stara się faktycznie coś robić. Jest w Parlamencie Europejskim przyjęty ten projekt Via Carpatia. Jest faktycznie myślenie o lepszej infrastrukturze w tych gorzej rozwiniętych regionach kraju. Coś ma być robione w Namierze i Wiślanej. Ten przekop, jeżeli dojdzie do skutku, to będzie bardzo trafna inwestycja. Oczywiście wiele rzeczy jest tutaj zaniedbanych. Tutaj mamy pewien paradoks przy przekopie. To na moment się zatrzymajmy, dlatego że Platforma Obywatelska ustami kilku polityków zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że właściwie to Prawo i Sprawiedliwość działa zgodnie z interesem moskiewskim. Ale to przecież Rosja oprotestowała przekop, a samorząd miejscowy usiłuje blokować ten przekop, a samorząd zdominowany przez działaczy PO. Znaczy, ja nie rozumiem tej logiki. Ja nie potrafię teraz wymyślić rozumowania, które by prowadziło do tego, że przekop Mierzei Wiślanej to jest coś zgodnego z interesem rosyjskim. Przecież teraz Rosja musi się każdorazowo zgodzić na wpłynięcie na te wody jakiegoś polskiego statku, bo w tej chwili Polska nie ma tutaj dostępu bezpośrednio do swojego własnego portu. No to czyli mamy tutaj znowu do czynienia z sytuacją, w której politycy mówią co innego, a co innego robią. Ale skupmy się na wydarzeniach dnia dzisiejszego. Właśnie skończyło się niedawno przesłuchanie Grzegorza Schetyny przed Sejmową Komisją do Spraw VAT. Grzegorz Schetyna bardzo wiele mówił o zwalczaniu przestępczości paliwowej. Trochę mniej o VAT-cie. No więc dodam dwa słowa, żeby panom lepiej się dyskutowało, że
Moim zdaniem, a zajmowałem się mafią paliwową dość długo, najlepszym okresem ścigania mafii paliwowej był okres późnego SLD, kiedy w Krakowie działała specjalna komisja prokuratorska przy prokuraturze apelacyjnej. Potem tą komisję rozpędzono, śledztwa rozparcelowano do kilkunastu prokuratur, a główni oskarżeni, którzy wtedy byli aresztowani, w większości dostali odszkodowania od Skarbu Państwa. I tak zwyciężono z mafią paliwową. Taki background, przepraszam za słowo anglosaskie, Tomasz Truskawa. No cóż, słyszałem, może nie w 100%, ale jakieś 80% zeznań pana przewodniczącego Schetyny przed komisją do spraw VAT-u. I miałem takie nieodparte wrażenie, że z jednej strony Grzegorz Schetyna mówił w ten sposób. No robiłem, napisałem tony analiz, żeby zlikwidować paraliż i... No, ale potem odszedłem z ministerstwa i w zasadzie nie wiem, co tam pamięta się dalej stało. Pamięta pan taką bajkę rosyjską Krokodyl Gienia? Oczywiście. I tam był taki stworek kiwaczek. I on mówił, budowaliśmy i zbudowaliśmy. Tak. Ale z drugiej strony ciekawe było ta część wstępna, ten tak zwany swobodny czas dla pana przewodniczącego Schetyny, który zaczął od skrytykowania komisji, że jest polityczna, no ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. A poza tym mówi, że przed komisją powinien stanąć kto inny w zasadzie. A nie były szef MSWiA. A nie były szef MSWiA, bo on tak w zasadzie trochę był tym szefem, potem przestał być, potem się zajmował zupełnie czym innym, miał kupę zajęć i, w ogóle się tym tematem nie zajmował. Po czym wygłosił takie swoje expose, jak to afery w PiS-ie gonią jedna drugą. No i potem zwrócił, no nie powiem, że delikatnie, ale zwrócił uwagę przewodniczącemu Horale, że w październiku to on będzie siedział na miejscu dla świadka. Czyli jednym słowem zadekretował, że wygrał już wybory i już w październiku komisja... A Rosasi nazywają to wishful thinking. To ja bym to określił trochę mniej parlamentarnie, ale niech będzie. Niech będzie anglosasko. Niech będzie anglosasko. Czyli wyszedł z tego wystąpienia cały Grzegorz zniszczycie Schetyna, który wyraźnie tutaj pogroził palcem tym, którzy chcieliby go zbyt dokładnie przesłuchiwać. Pamiętajcie, my wrócimy do władzy i wtedy będziemy was wszystkich tutaj rozliczać, przesłuchiwać. I nie wiem, co on tam dalej jeszcze miał na myśli. Czy wrócą Jacek Orzuk? Powiem tak, jeśli chodzi o te, o to przesłuchanie Grzegorza Schetyny, nie przywiązywałbym do niego większej wagi, bo i wszyscy doskonale wiemy, że nic się nie stanie Grzegorzowi Schetynie, że nawet gdyby się okazało jakoś w magiczny sposób w trakcie tego przesłuchania, że Grzegorz Schetyna przyznałby się do wszystkiego i tak dalej, to nic mu się nie stanie. Zadbają o to Angela Merkel, Franz Timmermans i pewnie jeszcze pani ambasador Mosbacher, gdyby za bardzo trzeba było tutaj naruszyć równowagę polityczną w Polsce. Chociażby, czyli zadość uczynić sprawiedliwości, tak? Natomiast ta komisja to jest teatr, tak samo ja się zgadzam z tym, że to jest teatr i z jednej i z drugiej strony, bo PiS wiedział, że Schetyna przed komisją w perspektywie tych najbliższych wyborów europejskich nie wypadnie tak dobrze jak Tusk przed poprzednią komisją, relatywnie dobrze na tle przesłuchujących, tak? Tutaj wiedzieli, że Schetyna no, nie jest kimś takim, kto mógłby zagiąć osoby przesłuchujące. A z drugiej strony Grzegorz Schetyna chciał tutaj też zabłysnąć i jak tutaj zaczął się zachwalać, że co on nie jest, przypomniała mi się piosenka Piotra Franceskiego, King Bruce Karate Misz, kiedy śpiewa ja w klubie disco mogę zrobić wszystko i tak właśnie sobie Schetynę wyobraziłem podczas tego przesłuchania. Mówi, jaki to on nie jest lokalny wiracha, a tak naprawdę chyba nie ma aż tyle argumentów w ręku. A panowie, zadam pytanie, które jest przykre, ale trzeba je zadawać. Czy z którejkolwiek komisji śledczej cokolwiek wyszło? Muszę powiedzieć, że o ile te raporty wszystkie są to takie, jakie są, to są raporty polityczne, bo przecież pisane przez polityków, być może wzbogacają odrobinę naszą wiedzę o stanie faktycznym. To istotne jest dla mnie, kiedy słucham tych rozmaitych komisji, poznawanie pewnego sposobu funkcjonowania państwa. Bo z komisji Amber Gold dowiedzieliśmy się o tym, że
w zasadzie pobierający niezwykle wysokie wynagrodzenia urzędnicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie wiadomo, czym się zajmowali, bo jakaś tam firma sobie założyła. Tak. No to rzeczywiście jest zysk z tej komisji, bo więcej się chyba nie dowiemy. Więcej się nie dowiemy. Tutaj z Komisji VAT-owskiej dowiedzieliśmy się, że w zasadzie to funkcjonowało coś tam w Ministerstwie Finansów, funkcjonowało coś w MSW, napisali jakieś raporty, nikt się tymi nie zajmował, produkowali dziesiątki stron dokumentów, które były potrzebne dokładnie do niczego. I ten obraz państwa, jaki się wyłania z tych przesłuchań, jest po prostu zatrważający, bo to już nawet nie chodzi o to, że to było państwo tekturowe, tylko tego państwa nie było. Byli jacyś urzędnicy, były jakieś urzędy, ale one nie miały wpływu na rzeczywistość. Rządzili po prostu przestępcy. Czyli rzeczywistość rządzi się sama. Panie Jacku, pytam Jacka Orzuga z Krakowa. Ja się zgodzę, coś się pan dowiedział z komisji, z jakiejkolwiek komisji śledczej? Z komisji, w tej pierwszej komisji Rywina można było się dowiedzieć. To jest, tak naprawdę liczy się to, co dojdzie do mediów, jednak bez wskazywania, kim jest ta grupa trzymająca władzę, mówiąc językiem tej pierwszej komisji. Oczywiście można się było dowiedzieć, że to jest normalne i przyjęte, że ustawę można kupić za 17,5 miliona dolarów i żadna ze stron nie była tym zdziwiona. Ani Rywin, ani Michnik nie byli zdziwieni, że tak się rzeczy mają w Polsce. To wynika z tej pierwszej komisji. Tam teraz Włodzimierz Czarzasty też odgrywał pewną rolę, który dziś już wraca w zupełnie innej roli. Zdecydowanie tak. Tutaj komisja Amber Gold, dowiedzieliśmy się, że można sabotować własnego państwowego przewoźnika, własne linie lotnicze, powodując wzrost konkurencyjnych linii opierających się jeszcze na jakiejś lewej kasie z pieniędzy wpłacanych w nieuczciwy, czy pobieranych w nieuczciwy sposób od osób płacających te niejasne powiązania, po to, żeby sabotować polskiego przewoźnika lotniczego narodowego. I myślę, że tutaj dowiedzieliśmy się, że rząd jest w stanie działać, niszcząc polskie korporacje, czy polskie firmy, polskie spółki Skarbu Państwa, no, na zlecenie polityczne Niemiec oczywiście, no bo najwięcej na tym zyskiwała Lufthansa, czy inne linie lotnicze. I takie rzeczy wiemy, natomiast myślę, że to jest nawet bardziej wartościowe niż to, gdyby jedną czy drugą osobę odpowiedzialną za to postawić przed sądem i w świetle polskiego prawa karnego i w świetle tego, jak radzą sobie polskie adwokaci, tu jesteście panowie zgodni. Zysk z tych komisji jest taki, że dowiadujemy się, jak działa państwo, a właściwie jak nie działa. Na koniec zapytam o to, o co pytają ludzie na ulicach. Skąd naraz taki wysyp profanacji i ataku na Kościół katolicki? Matka Boska z tęczą w tle, z bananem zbliżonym do ust. Czy to jest jakaś zaprogramowana akcja, czy też to spontanicznie przebiega? Jacek Orzuk. Kościół katolicki to jest jedyna instytucja, która jest w stanie przechować i zachować polskość skutecznie na wypadek nawet nieobecności państwa polskiego, czy mniejszej lub w ogóle nieobecności na mapie Europy. Kościół katolicki to jest ta, mówię o naszej tutaj lokalnej, naszym lokalnym polu, w skali globalnej. Kościół katolicki to jest jedyna instytucja, która jest instytucją sprzeciwiającą się antykulturze i sprzeciwiającą się marksizmowi. To znaczy ktokolwiek chce robić jakieś rewolucje, czy to Luter, czy bolszewicy, czy wcześniej francuscy rewolucjoniści, wiedzieli, że muszą wyrwać Kościół katolicki z korzeniami, czy to w Wandei, czy to w okolicach Moskwy, czy Petersburga. Czyli nam teraz też wyrywać ten Kościół z serc. Tomasz Truskawa, czy im się uda? Kilka zdań. Nie sądzę, żeby się udało. Cały pomysł atakowania Kościoła jest oparty o próbę zbudowania nowej formacji politycznej w Polsce, która przełamie dotychczasowy układ, takiej formacji, która stałaby zdecydowanie bardziej na lewo od Platformy Obywatelskiej i skupiłaby te wszystkie środowiska rewolucjonistów społecznych. No i tak to mamy. Będziemy to komentować, będziemy się przyglądać. A dziś cóż, oglądajcie państwo te wystąpienia, myślcie, niedługo wybory, decydujcie. Miłego dnia. Przypomnę, że dziś w zgodnej atmosferze dyskutowali Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dziękuję bardzo. I Jacek Orzuk, Polonia Chrystiana. Dziękujemy. Dziękuję panom, dziękuję państwu.
Był to komentarz dnia.